Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie około godziny 17.15 otrzymał informację, że na 103 km w kierunku Warszawy kierujący samochodem dostawczym marki Renault 28-letni mieszkaniec Opola najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. W wyniku tego mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.